W zeszłym tygodniu na naszym kanale widzieliście unboxing Wespy 946 w limitowanej edycji Bunny. Zresztą wszystkie te Wespy 946 wypuszczane są w limitowanej edycji. Teraz już mamy złożony skuter i chcę Wam opowiedzieć o nim trochę więcej. A jest o czym, bo to naprawdę wyjątkowy pojazd. Wespa 946 to specjalna Wespa co roku wypuszczana jako limitowana edycja, a w tym roku mamy wyjątkową okazję, ponieważ jest to dziesięciolecie tego modelu i na dziesięciolecie tego modelu mamy 1000 egzemplarzy Wespy 946 Bunny, która nawiązuje do chińskiego kalendarza, a ściśle, jak się pewnie domyślacie, do roku królika. Wespa wieloma akcentami podkreśliła ten rodowód, tą inspirację. Oczywiście w wielu miejscach mamy tutaj akcenty związane z królikami, między innymi tutaj z przodu na masce. Mamy też króliki na pokrywie silnika. Mamy też drobne takie akcenty, między innymi na tabliczce, która jest tabliczką numerowaną. To jest 284 egzemplarz na 1000 w ogóle na świat, jakie zostały wypuszczone. Również znajduje się królik. Mamy także tutaj pod siedzeniem zaznaczone, że jest to dziesięciolecie tego konkretnego modelu 2013-2023 rok. Oczywiście wizualnie jest to absolutna perełka i myślę, że każdemu się podoba, no na pewno nie da się jej nie zauważyć, ale nie tylko o kwestie wizualne tutaj chodzi, ale także o kwestie wykonania. Przede wszystkim skuter ten powstał na bazie Primavery, to jest 125, która jest chłodzona powietrzem, ale zaczerpnięto również kilka rozwiązań z GTS-a, między innymi z tyłu zamiast hamulec bębnowy mamy hamulec tarczowy, także tutaj te ciężarki kierownicy są z GTS-a. Warto też zwrócić uwagę na wykończenia zarówno kanapy, jak i manetek, one są szyte ręcznie. Jednocześnie do skutera dodawana jest również kanapa dla pasażera, nie mamy jej teraz tutaj założonej, ona jest w takim specjalnym zestawie, możecie to zrobić w ramach swoich potrzeb. Co jeszcze można o tym skuterze powiedzieć? No kwintesencja stylu, kwintesencja klasyki i tutaj ciekawostka, do każdej z tych Wesp dodawany również jest kask otwarty, który jest malowany w taki sam sposób. Mamy jeszcze jedną fajną rzecz związaną z Wespą 946. Otóż wiadomo już, że to jest początek 12 edycji, czyli przez kolejne 12 lat będą wychodzić Wespy nawiązujące do danego roku w kalendarzu chińskim. Czyli wiadomo, że już następna będzie ze smokiem, kolejna będzie z wężem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to absolutna gratka dla kolekcjonerów. Raz, ściśle numerowany skuter, limitowany. Dwa, można mieć ich całą flotę i będą się one uzupełniały. Także Wespa 946 w wersji Bunny. Możecie ją zobaczyć w Moto Mio na pierwszym piętrze. Myślę, że warto. Jeżeli o takiej marzycie, to warto pomyśleć w przypadku kolejnych roczników, żeby zapisać się na nią wcześniej, bo one naprawdę znikają błyskawicznie. Widzimy się na Zakopiańskiej w Moto Mio. Jeżeli macie jakieś pytania o ten skuter albo chcecie się podzielić swoimi spostrzeżeniami, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuki w górę i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach.